Dzień dobry Państwu, Państwu, którzy są tu z nami na żywo, którzy to oglądają i będą oglądać w przyszłości. Widzimy się w ramach dyskusji import-eksport poświęconej relacjom między polską poezją a scenami poetyckimi innych krajów, innych języków. Relacjom, nie wiem, istniejącym, potencjalnym, pożądanym, może niepożądanym. Ja się nazywam Paweł Kaczmarski i mam wielką przyjemność rozmawiać z 5 aż osobami zajmującymi się różnymi ciekawymi zjawiskami z literatur innych krajów i innych języków. Nasza rozmowa będzie z konieczności wyglądała trochę przeglądowo, w sensie będę was wszystkich prosił o to, żebyście powiedzieli coś o tych poszczególnych literaturach, którymi się zajmujecie. Mam nadzieję, że będziemy mieć też czas, żeby może się trochę powymieniać podobieństwami, różnicami. Gdyby ktokolwiek z Państwa tutaj obecnych na żywo chciał zabrać głos, z czymś się, nie wiem, radykalnie nie zgadzał albo potrzebował wykrzyczeć swoją opinię, to proszę to oczywiście robić. Nie ma problemu. Krótko przedstawię gości. Potem przejdziemy do pytań. Może od tamtej strony. Aleksandra Wojtaszek, badaczka i tłumaczka literatury, asystent w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się współczesną literaturą Chorwacji, Serbii, Bośni. Janusz Radwański, poeta i tłumacz, za własną twórczość wyróżniany w ramach między innymi swojego czasu konkursu Rilkego, Złotego Środka Poezji. Przekłada, zajmuje się poezją ukraińską. Zofia Bałdyga, poetka i tłumaczka, autorka 4 już książek poetyckich, przekłada współczesną poezję czeską i słowacką, mieszka w Pradze. Łukasz Kraj, badacz i tłumacz literatury, sekretarz redakcji czasopisma Content, które pomagało w organizacji tego wydarzenia. Polonista i romanista, tłumaczy z wielu języków, francuskiego, włoskiego, portugalskiego. Dziś będzie opowiadać o literaturze tego ostatniego, znaczy języka portugalskiego. Marta Koronkiewicz, badaczka i tłumaczka literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się głównie krytyką i historią literatury polskiej, ale przekłada też poezję języka angielskiego i dziś będzie mówić o najmłodszej literaturze brytyjskiej. Tak jak mówiłem, będziemy rozmawiać troszkę przekrojowo i przynajmniej zacznę od takich pytań dość otwartych. No przede wszystkim chciałbym was zapytać o tę część import w nazwie, w tytule naszej dyskusji. Jakbyście mieli wskazać dla laika, dla osoby, która nie siedzi w tych poszczególnych scenach literackich, jakąś konkretną rzecz, nurt, zjawisko, problem, nie wiem, strategię formalną, dosłownie cokolwiek, co dałoby się nazwać i wyodrębnić, co wydaje wam się szczególnie ciekawe, szczególnie dobre, szczególnie ważne w tych poszczególnych literaturach, co można by zaimportować do polskiej poezji, co warto, z czego warto by było czerpać, albo przynajmniej o czym warto by było u nas opowiedzieć, co by to było. Nie myślałem nad kolejnością. Może zacznijmy tak, jak szły biogramy, Olu. Zastanawiałam się nad tym, przygotowując się do myśląc o tym spotkaniu, zastanawiałam się nad i wyróżniłam różne cechy, które wydają mi się ważne dla poezji chorwackiej, bośniackiej, serbskiej. To są oczywiście poezje w pewien sposób odrębne, trudno je jakby omawiać bardzo wspólnie, ale istnieją mimo wszystko, istnieje pewna wspólna scena, to jest jakby język. No tu nie będziemy się kłócić dokładnie o definicję, ale duża część językoznawców mówi o języku policentrycznym, czyli jakby języku, który zrozumiały jest na pewno dla wszystkich odbiorców, więc ta scena istnieje. I myślałam o różnych, różne właściwości tej poezji, właściwie za każdym razem sprowadzają się do pewnego wspólnego mianownika i ten wspólny mianownik nazwałabym pewnym specyficznym rodzajem komunikatywności, która tę poezję cechuje. To jest, ta komunikatywność jest bliska takim pojęciom może też jak zaangażowanie albo szczerość, ale jednocześnie nie ociera się w żaden sposób o banał i to wydaje mi się jest jakby bardzo, bardzo cenne i bardzo typowe dla najmłodszej właśnie poezji i nie tylko poezji, bo w ogóle literatury. Jakby mówiąc o byłej Jugosławii, zazwyczaj trzeba trochę siłą rzeczy wracać do lat 90., bo to jest moment takiego ogromnej zmiany paradygmatu tamtejszej literatury. Wybuch wojny, zwłaszcza dla Bośni i dla Chorwacji, sprawia, że literatura zupełnie zmienia kształt, właściwie z dnia na dzień. Jakby literatura lat 80., a literatura lat 90. to są bardzo od siebie. Oczywiście jest pewna konsekwencja w tym, ale jednak ten paradygmat się wyraźnie zmienia.
I przez te 30 lat, bo to już jakby 30 lat minęło, wydaje mi się, że właśnie twórcom udało się trochę metodą prób i błędów w pewnym sensie wypracować taki rodzaj zaangażowania, takiego bycia blisko rzeczywistości, blisko pulsu jakby rzeczywistości, takiej komunikatywności, która jednocześnie w żaden sposób o ten banał się nie ociera, nie jest, wykorzystuje różne rejestry języka na przykład, to też jest jeden z rodzajów właśnie tej komunikatywności, wykorzystywanie rejestru potocznego i w ogóle tej polifoniczności języka, która w tych krajach jest związana i z tym właśnie, że mówimy o języku, który w różnych krajach występuje w różnych odmianach, ale też na przykład dialektów. Dialekty to jest ważny element. Na przykład kultura chorwacka jest bardzo wysoce zróżnicowana regionalnie. Na przykład, to też jest ciekawe, to też mi się sprowadza w pewien sposób do komunikatywności, do tej szczerości, że chorwacka poezja... Wydaje mi się, że w polskiej poezji nadal, poprawcie mnie oczywiście, jeśli się mylę, ale że nadal brakuje pewnego takiego lokalności czy regionalności, która nie byłaby passé mocno, która nie byłaby taka trochę obciachowa. Jeśli ja jak czytam wiersz poetki pochodzącej na przykład z Chorwacji, ja zazwyczaj od razu wiem, z jakiego ona pochodzi regionu, ale to nie jest obciachowe, to nie jest passé, to usytuowanie lokalne to też jest coś, co by się polskiej poezji, wydaje mi się, przydało. Dzięki bardzo. Tak, to od razu weszliśmy faktycznie mocno w takie rzeczy, o których też się dyskutuje w kontekście tego, czego polska poezja by mogła potrzebować. To bardzo ciekawe. Dzięki. Januszu. No, o młodej poezji ukraińskiej, o współczesnej poezji ukraińskiej myślimy teraz siłą rzeczy w kontekście tej pełnoskalowej wojny i pojawia się dużo przekładów, bo pojawia się dużo nowych tekstów, które powstały już po 24 lutego i w tych tekstach widać parę rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Przede wszystkim ta wojenna poezja ukraińska to jest bardzo często z reguły poezja dobra. Jest powstaje w ostatnim czasie dużo tekstów wartościowych, pełnowartościowych, co nie jest oczywiste w wypadku takiej doraźnej reakcji na bieżące wydarzenia. I myślałem o tym, skąd to się bierze. Czemu w takim momencie, kiedy ukraińskie poetki, ukraińscy poeci zaczynają pisać, idzie im to dobrze. I wydaje mi się, że dużą zasługą w tym jest to, jak bardzo ukraińska poezja była i jest zaangażowana, przy czym przez to zaangażowanie we wspólnotowość, zaangażowanie w rzeczywistość te społeczną i polityczną, przez te pojęcia oczywiście rozumiemy w wypadku poezji ukraińskiej to, co rozumiemy zwykle w wypadku poezji polskiej, czyli na przykład nie wiem, ekopoetykę czy literaturę feministyczną, ale to zaangażowanie jest obecne w życiu ukraińskich twórców często już na etapie wyboru języka, bo osoba pisząca w Ukrainie ma do wyboru pisanie po rosyjsku albo pisanie po ukraińsku. Ten wybór języka, w którym piszemy, oczywiście nie musi być polityczny. On bardzo często jest czysto estetyczny albo ma jakieś źródła w historiach rodzinnych, ale bardzo często polityczny jest. Poeta, który przed 2014 rokiem jeszcze pisał w Donbasie po ukraińsku, no, musiał dokonać świadomego i nieoczywistego wyboru. I znów w obrębie samej tej ukraińskojęzycznej poezji istnieje jeszcze bardzo silny paradygmat takiego klasycznego wiersza rymowanego, jak
wygrywają jakieś teksty na konkursach, czy jak pójdziemy na kurs kreatywnego pisania, to bardzo często dowiemy się, jak napisać klasyczny wiersz rymowany, więc też ten wybór poetyki, wybranie wiersza wolnego w opozycji do wiersza rymowanego też już jakoś twórcę może ustawiać, czy ustawia. Także ta poezja jest polityczna już w samym momencie wyboru języka, wyboru estetycznego paradygmatu, ale to zaangażowanie nie jest punktem dojścia, jest punktem wyjścia. To nie jest zaangażowanie, które przeciwstawia jednostkę społeczności, tylko to jest po prostu jednostka zanurzona w jakiejś społeczności, która z jakiejś społeczności wychodzi, i to też dotyczy właśnie społeczności regionalnych, bo do początku pełnoskalowej wojny jeszcze te podziały, to zróżnicowanie kulturowe Ukrainy, to zróżnicowanie wewnętrzne bardzo często też się pokrywało bądź wiązało, korelowało ze zróżnicowaniem politycznym, i ta lokalność też jest bardzo ważna w wypadku poezji ukraińskiej. Kiedy na wręczeniu nagród Grammy Lyubow Jakimczuk czytała fragment Moral Donbasu, to jest książka, która powstała przed wybuchem wojny, znaczy tej wojny, która wybuchła w 2014 roku. Więc to zaangażowanie w lokalność nie jest wynikiem działań Federacji Rosyjskiej, tylko pewną immanentną cechą poezji ukraińskiej, w której twórca wie, kim jest i wie, skąd pochodzi w tej skali makro, w skali jakiejś dużej społeczności politycznej, ale też w skali mikro, w skali regionu, obwodu, czy miasta, czy nawet dzielnicy. Dzięki. To ciekawe, że tak od razu ta lokalność nam wraca, i to, co mówisz o kategorii zaangażowania, ważnej strasznie w polskiej poezji, wiadomo, ale że wiąże się z takimi wyborami, które nie przyszłyby nam koniecznie do głowy w wypadku poezji polskiej. Mam nadzieję, że do tego nam się uda wrócić. Dzięki, Zofio. Ja może zacznę od tego, że poezja czeska w ostatnich, powiedzmy, 10 latach porusza bardzo podobne problemy jak w Polsce. Znaczy, ona jest przekładalna nie tylko jeżeli chodzi o język, ale też jeżeli chodzi o dyskurs takich debat o poezji. To znaczy, tam w latach 2008-2009 była bardzo żywa debata o zaangażowaniu, tak, czyli właściwie w tym samym czasie, co w Polsce. Po wielu latach, kiedy poezja zaangażowana czy poezja aktywistyczna była traktowana jako obciach po prostu. W latach 90. poeci postawili sobie takie zadanie, żeby się odwrócić do wszystkiego, co jest polityczne i światowe, i zająć się sobą. I był taki nurt wierszy bardzo prywatnych, zamkniętych w bardzo małych przestrzeniach. Ktoś kiedyś powiedział, że to są wiersze pisane w mieszkaniach, że one w ogóle nie wychodzą poza obszar takiej najbardziej prywatnej, najbardziej oswojonej przestrzeni. I to się oczywiście wyczerpuje po jakimś czasie, i musiał przyjść taki zwrot. Ciekawe jest to, że przyszedł w dokładnie takim samym czasie jak w Polsce. Była wtedy gorąca debata, kiedy poeci się podzielili na dwa takie obozy. Później kolejną taką debatą, która przebiegała paralelnie, była debata o pisaniu kobiet. I to też było związane z tym, że dekada 2010-2020 obfitowała w bardzo dobre i dosyć późne debiuty poetek. Że też na przykład w latach 90. w poezji czeskiej właściwie nie było kobiet, z wyjątkiem Violi Fischerowej, którą znamy też z polskich przekładów Doroty Dobrew. Ale to była taka solistka, czy może, no, jeszcze było kilka, ale to był bardzo męski świat, a teraz już nie jest. I to też jest gdzieś tam podobne. Czy w ostatnich latach debaty o ekopoezji, na którą czasie mówią przyrodni liryka, i takie pytanie, jak to pisać, jak do tego podejść, jak to ugryźć.
I mamy ciekawe teksty, które są na przykład takimi antyutopiami, które mówią o świecie po katastrofie, na przykład trzeci tom, najnowszy Jana Szkroba. Są teksty, które dają głos jakby innym istotom niż człowiek. To robi na przykład Adam Borzycz albo ostatnio Maria Eliaszenko. I, no i jest oczywiście też taka poezja doraźna, aktywistyczna, ale ona nie jest dominująca. Także wydaje mi się, że to jest ciekawe, że jakby samym przekładem tekstu możemy rozszerzyć debatę, która jest aktualna w Polsce, na te perspektywy sąsiadów. Poezja słowacka jest trochę inna, dlatego że ona w tych latach 90. właśnie wybrała sobie zupełnie inne strategie, to znaczy tam głównie wtedy powstawała poezja konceptualna, która do dzisiaj ma duży wpływ na młodych autorów, chociaż od niej odchodzą, ale ona tam jednak zostaje jako takie podstawowe dziedzictwo tekstu, które wprowadziły to młode pokolenie do poezji. Więc tam też wewnętrznie są różnice, mimo że to są sceny, które są w jakiś sposób organicznie połączone, dlatego że mimo że upłynęło już 30 lat prawie od podziału Czechosłowacji, na szczęście nadal nie potrzebują przekładu. To myślę, że samo w sobie to ta kwestia tego, jak się podzieliły te sceny, może z naszej perspektywy być istotna, jak wybór różnych strategii w latach 90. potem się przekłada na różne sceny poetyckie. To też strasznie ciekawe i będę chciał to wpleść zdecydowanie w pytania, które mam do was potem, ale na razie lecimy, bo mało czasu. Dzięki bardzo. Łukaszu. To ja może zacznę od tego tutaj dla przeciwwagi, że poezja portugalska, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeśli chodzi o nową poezję portugalską, ponieważ ona się budzi z takiego letargu w tej chwili, wychodzi z wieży, z kości słoniowej, w której tkwiła od lat 90., od tak zwanych słonecznych lat i zauważa, że no, historia się nie skończyła. Ten koniec historii naprawdę w latach 90. wjechał mocno w portugalską poezję. Został dostrzeżony, skonceptualizowany nawet w niektórych tomach. Jest na przykład taki przepiękny wiersz podejmujący najlepsze tradycje epiki portugalskiej, taki poemat o upadającym włosie przed telewizorem, który mniej więcej ma podsumować stan historii w latach 90. w Portugalii. No i teraz bardzo, bardzo powoli dociera do Portugalczyków, że no nie są częścią świata, że są pewne problemy, czy to późny kapitalizm, czy katastrofa klimatyczna, których oni już nie mogą dłużej ignorować. No i bardzo powoli to się przebija do poezji. Myślę, że tutaj raczej mielibyśmy co eksportować niż importować, jeśli chodzi o Portugalczyków. Natomiast to, co mi się wydaje ciekawe, żeby wrócić do twojego pytania, to z takiej perspektywy historycznej bardzo szeroka, zróżnicowana i bardzo żywotna ciągle recepcja surrealizmu w Portugalii, o czym się bardzo rzadko mówi. Myślę, że to jest bardzo dobry moment też w Polsce na to, żeby ten surrealizm, który w Portugalii przyniósł nawet taki podtyp abiekcjonizm, bardzo mroczny, bardzo cielesny, żeby to przywieźć do Polski. Dlatego, że to jest tradycja, z którą ciągle się dyskutuje, która jest ciągle żywotna, którą ciągle się przepracowuje i przerabia. I też powoli odkrywa się, że ten surrealizm w Portugalii dawno temu, znaczy on był stosunkowo późno przyszedł do Portugalii, bo w latach 60. W Portugalii w ogóle wszystko dzieje się dość powoli, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że to jeszcze trwa. W którym się odkrywa potencjał polityczny strategii surrealistycznych, o czym się też zaczyna powoli mówić w Polsce. Surrealizm był jednym z takich silniejszych ruchów w Portugalii za czasów dyktatury, jakiegoś oporu. Powoli próbuje się teraz wśród tych tendencji, o których mówię, zaprzęgać strategie surrealistyczne do na przykład przerabiania spraw katastrofy klimatycznej, o czym wspomniałem. I tutaj jeszcze może bym dodał, że to mi się wydaje ważne, żeby do Polski to w jakiś sposób ściągać, ale wydaje mi się ważna taka zmiana pokoleniowa też. Trzy lata temu w Lokatorze wyszedł tom Śródziemnomorze Guimarães w tłumaczeniu Gabriela Borowskiego.
który jest jednym z pierwszych takich tomów próbujących w jakiś sposób przywrócić historię portugalskiej poezji, gdzie się mówi o Deutsche Banku, gdzie się mówi, to są rzeczy zupełnie nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu w portugalskiej poezji, nazwa Deutsche Bank, w którym się bardzo delikatnie, wciąż w takim intymistyczno-symbolistycznym trybie próbuje mówić o wyludnieniu, o pustynnieniu Portugalii na przykład, a młodsze pokolenia, tutaj przedstawicielem takim najważniejszym jest Vasco Gatto, mówią już silniej, mówią z dużym, no, z dużym gniewem. To jest coś, co myślę warto mieć na uwadze, bo jest tutaj tendencja rosnąca. Dzięki. Pewnie też pokoleniowe historie, do których moglibyśmy się odnieść i będę, myślę, chciał was o te zmiany pokoleniowe zapytać. Bardzo, bardzo dzięki. Marto. Tak, jeżeli chodzi o poezję brytyjską, no to mamy tutaj do czynienia z trochę inną sytuacją w tym sensie, w kontekście poezji polskiej i poezji języków, o których przynajmniej część z was mówiła. Bo mamy do czynienia z poezją ogromnego języka, mamy do czynienia z poezją języka centralnego, nie peryferyjnego i mamy do czynienia z poezją postimperialną, co jakby już nie może być bardziej różne od sytuacji naszej polskiej. Mamy też do czynienia z poezją, która nie jest niekojarzona, która nie jest nieznana, były w XX wieku, XXI wieku ważne momenty, kiedy nasza literatura odwoływała się do różnych momentów historii poezji brytyjskiej, coś z niej czerpała. Jeżeli chodzi o te ostatnie 30 lat, to właściwie można powiedzieć, że gdzieś w tym założycielskim momencie, na początku lat 90. oprócz tych wpływów amerykańskich, to właśnie trochę inspiracji brytyjskich jakoś zadziałało na rzecz zmian, na rzecz tego, co się u nas wydarzyło. Przede wszystkim tutaj byłaby to poezja liverpoolska, poezja robotnicza, którą przywieziono i która zadziałała trochę jako taki przykład tego, jak można odciążyć język poetycki. I wydaje się, że to, że tak w latach 90. skojarzono pewne możliwości oferowane przez poezję brytyjską, nie wiem, czy zablokowało, czy jakoś odwróciło uwagę od czegoś, co z dzisiejszej perspektywy mnie się wydaje bardzo ważne, bo w tej całej różnorodności brytyjskiej poezji, której tutaj nie sposób ująć w jednej wypowiedzi, jest nurt, jak sądzę, dla nas interesujący, czyli próba przemyślenia, próba zmierzenia się z wysokim modernizmem. Wśród autorów, których podręczniki brytyjskie do najnowszej literatury opisują, nie wiedząc, ze znakiem zapytania, czy można ich określać postmodernistami, czy późnymi wysokimi modernistami. Są to, jeżeli chodzi o samą tradycję, są poeci, którzy albo nie byli nigdy tłumaczeni na język polski, albo byli szczątkowo tłumaczeni, wspominani, albo dopiero niedawno coś się pojawiło, tak jak przekłady z Denise Reilly, poetki przełożonej przez Jerzego Jarniewicza 4 lata temu, poetki, która jakoś kluczowa jest dla tego nurtu, ale oprócz niej mamy całą grupę poetów opisywanych właśnie jako eksperymentalnych, wysokoawangardowych. W kontekście angielskim nie ma tej opozycji modernizm-awangarda, która u nas funkcjonuje. To jest właściwie awangardowość i wysoki modernizm. To będzie to samo. I jak sądzę, tamte próby przemyślenia wysokiego modernizmu, który już właśnie w ogóle nie jest skojarzony z wieżą z wiadomej kości, tylko z próbą zmierzenia się ze złożonością rzeczywistości przy pomocy złożoności poezji, przemyślenia środków poetyckich, ich historii, ich polityczności zawartej w tym, że powstały w jakimś momencie historii, w kontekście tego, jakie oferują strategie myślenia, strategie analizy rzeczywistości właśnie. Takim poetą, który mam wrażenie jest bardzo mocno
u nas nieobecny, niekojarzony, to jest J.A. Prynne, który był opisywany przez jednego z polskich poetów, Wita Pietrzaka z anglistyki łódzkiej, ale nie był tłumaczony właściwie. A to jest takie nazwisko, bez którego trudno pomyśleć, przynajmniej ten rodzaj brytyjskiej poezji. I dzisiaj wśród najmłodszych, najaktywniejszych twórców istnieje taka grupa autorów, dla których to jest ta wyjściowa, to wyjściowe pytanie, które przy pomocy poezji chcą zadać, jak poezja może analizować rzeczywistość, przede wszystkim jej konflikty, bo tutaj akurat rzecz może bliska temu, co mówiliście, właśnie ten nurt, jak obserwują niektórzy, zaowocował w poezji brytyjskiej najciekawszą twórczością wojenną, współczesną, tylko że no, dotyczy to najpierw konfliktów lat 90., właśnie na przykład konfliktów bałkańskich, wojny na Bałkanach, a potem takim doświadczeniem, które odciska się bardzo mocno na tej poezji, jest inwazja, w tym brytyjska, na Irak i protesty przeciwko niej, w której biorą udział debiutujący wówczas poeci, dla których to jest takie pokoleniowe doświadczenie formacyjne, poczucia, że jeszcze to dogasające imperium, jeszcze w tym momencie dogasania w taką imperialną działalność się też w ich imieniu angażuje. I wydaje mi się, że to, w jaki sposób poezja bardzo, nazwijmy to, awangardowa, bardzo trudna, złożona, przemyśliwa konflikty, przemyśliwa złożoność polityki, to jest coś, co rezonuje z współczesną naszą sceną poetycką, ale też oferuje coś jeszcze nowego, właśnie dlatego, że ten wysoki modernizm jest dla nas chyba problematyczny ciągle. I pojawiają się poeci, którzy próbują przemyśleć to, czym wysoki modernizm, czym modernizm może być dzisiaj, ale jest ich jeszcze nie tak wielu. Tak, dzięki. Myślę, że to, że u nas pojawili się ostatnio poeci tak mocno właśnie czujący pokrewieństwo z tym wysokim modernizmem, to powoduje, że to jest ciekawy moment na recepcję tych Brytyjczyków. Okej, chciałbym w drugiej kolejności was zapytać o, no, w pewnym sensie dopełnienie pierwszego pytania, zapytać was o możliwe pomosty między tymi literaturami, którymi się zajmujecie, i polską poezją. Już trochę o tym było, zwłaszcza Zofia zwróciła uwagę na to, jak zwykle przedziwne podobieństwo Czechów do tego, co się dzieje u nas. Ale chciałbym to jeszcze trochę pociągnąć, jakbyście mogli. Może na tej zasadzie nie tylko tego, co jest podobne, ale tak sobie myślę z takiej trochę praktycznej perspektywy. Jeżeli chce się wejść w jakieś nowe zupełnie zjawisko literackie, może literaturę właśnie języka, którego się nie zna, zwłaszcza w poezji, bardzo łatwo się odbić, prawda? W sensie no po prostu znajduje się rejestry, z którymi nie jest się obeznanym, albo coś się wydaje zupełnie niezrozumiałe, albo na przykład jakoś, nie wiem, rażące, drażniące i po prostu się z tego rezygnuje. Więc zazwyczaj dobrze jest mieć jakiś punkt zaczepienia. Zwróć uwagę na tę rzecz, ona będzie ci znajoma, to pomoże ci wejść w tę inną literaturę. I zastanawiam się, czy właśnie patrząc z takiej perspektywy trochę może nawet pomocy, trochę ułatwienia dla czytelnika, jakbyście mieli wskazać w tych poezjach coś, co pozwala się tak zaczepić, pozwala przerzucić ten pomost między polską poezją i tymi poszczególnymi, czy coś takiego by się znalazło. Nie wiem, zachowujemy tę samą kolejność? Tak mi się wydaje, że chyba będzie najlepiej. Mogę zacząć. Tak, ja mam dobry właściwie pomysł, ponieważ ja ostatnio jestem zakochana w najmłodszych, one już nie są najmłodsze, ale nadal to jest jedno z najmłodszych pokoleń poetyckich. To są młode poetki z Bałkanów, roczniki 90, 95, 6. Jest naprawdę silna reprezentacja w tej chwili już dziewczyn, piszących w każdym z tych krajów właściwie, i w Bośni, i w Chorwacji, i w Serbii. To jest na przykład Monika Hercek, to jest na przykład Radmila Petrow, i tłumacząc te wiersze, pokazywałam je bardzo chętnie właśnie. Tu jest prosta paralela. One są w tym samym wieku co ja i jakby
i dziewczyny, którym pokazywałam tę poezję, to również jest to pokolenie. I okazało się, że jakby punktem wspólnym jest po prostu, jest doświadczenie, które jest mocno wspólne, pomimo specyficznej oczywiście sytuacji bałkańskiej, której te poetki nie abstrahują ani od wojny, ani często doświadczenia uchodźstwa wojennego i tak dalej. To okazało się, że bo właśnie o tym, o czym mówiła Zofia, czyli o tym, że prywatność i polityczność, to co też lubię w tamtejszej poezji, to to, że tam prywatne jest mocno polityczne nadal i pisanie o własnych doświadczeniach okazuje się, pisanie na przykład o własnym doświadczeniu dorastania na prowincji, to jest bardzo popularny w tej chwili temat, okazuje się być bardzo uniwersalne. Ja też mam doświadczenie dorastania na prowincji, okazało się, że bardzo wiele rzeczy tu rezonuje, że ta szczerość właśnie i też komunikatywność, o której mówiłam, powoduje, że ta poezja, nie będąc naiwna, jednocześnie pozwala na takie mocne właśnie utożsamienie, a jest to też jednocześnie poezja tych dziewczyn, jest taką poezją mocno. Na Bałkanach, nie oszukujmy się, nadal poezja bywa gentleman's club i ostatnio zobaczyłam wydania, wywiady z czasopisma Poezja wydane, bardzo się ucieszyłam, w jednym tomie na 30 osób 3 poetki się pojawiły, co jest szokujące moim zdaniem. To już koniec. Nie, chciałam właśnie mówić o sprzeciwie wobec patriarchatu, więc rozumiem, że to odłączenie nie było przypadkowe. Więc wydaje mi się, że ta z jednej strony to jest najprostsza, bo tematyczna bliskość, z drugiej strony ta komunikatywność pozwala na to, tam jest więcej tych leveli, ale ten pierwsze wejście w bałkańską, tę poezję najmłodszą, wydaje mi się proste, bo dzięki właśnie tych rejestrom języka potocznego, tej takiej komunikatywnej poezji. Potem dopiero zaczynają się ewentualne schody, oczywiście. Natomiast co jeszcze też wydaje mi się w pewnym sensie gdzieś bliskie polskiej, być może młodej poezji, to jest ta kultura już trochę post-Beki. To znaczy wydaje mi się, że ironia w młodej bałkańskiej poezji jest oczywiście obecna, ale ona nie oddala od świata, tylko paradoksalnie do niego przybliża. I wydaje mi się, że to też zaczęło się już dziać w polskiej poezji. I właśnie, i tak samo intertekstualność. To się na Bałkanach dzieje już długo, w Polsce chyba nie aż tak długo, czyli już gdzieś w latach 90. okazało się, że postmodernizm jest fajny i że to też się nie wyklucza, czyli to polityczne zaangażowanie na przykład z intertekstualnością, pod warunkiem, że to jest intertekstualność, która pozwala, nie jest zabawą w błądzenie w świecie luster, tylko pozwala nam przybliżyć się do naszego doświadczenia. I to mi się wydaje, że też jest jakiś taki punkt wspólny, które te nasze młode poezje mogłyby mieć. Dziękuję za mikrofon. Wydaje mi się, że w wypadku ukraińskiej i polskiej poezji takim wspólnym punktem wyjścia może być najnowsza historia naszych literatur. No, najnowsza jak najnowsza, powiedzmy ostatnie 40 lat. Bo w latach 90. nasze literatury znalazły się w bardzo równoległych, lustrzanych sytuacjach, to znaczy po latach, kiedy poezja musiała walczyć z opresyjnym systemem, kiedy musiała być poezją walki o sprawę, kiedy poeta musiał wziąć i nieść w sobie to miasto i iść do ciemnego kresu, czy tam, gdzie tam. No to w latach 90. poezja mogła przestać robić te wszystkie rzeczy. I w Ukrainie sytuacja była analogiczna. I tak jak u nas tą formacją kojarzoną z tym zrzucaniem z ramion płaszcza Konrada Bubrulion, tak tam była grupa Bubabu, z której najbardziej znanym u nas poetą jest Jurij Andruchowicz, ale takim największym jajcarzem jest Oleksandr Irwanec. I ten nurt żartu w poezji Szydery, ten moment, kiedy można było sobie robić w wierszu jaja, to jest, wydaje mi się, wspólne doświadczenie czytelnika ukraińskiej poezji i polskiej poezji. Natomiast do rewolucji godności, czyli do 2014
13-14 roku nasze historie toczyły się takimi równoległymi torami. Oczywiście z zachowaniem lokalnej specyfiki, lokalnych zjawisk, ale no, były to takie historie siostrzane. I od tego 13-14 roku te historie toczą się siłą rzeczy innymi rytmami, co też może być punktem wyjścia do lektury dialogu i rozumienia, bo ta poezja ukraińska tłumaczy rzeczywistość ukraińską, ale w tej rzeczywistości ukraińskiej tłumaczy zjawiska, które są istotne też dla nas. I kiedy pojawia się doświadczenie transformacji ustrojowej, które teraz opisują ludzie z roczników 80. i 90., to jak ta transformacja jest opisywana, ile w tej transformacji, ile w tym nowym kapitalizmie zostało z opresyjności poprzedniego systemu, to można sobie prześledzić w nowych tekstach ukraińskich i wydaje mi się, że w wielu doświadczeniach, które są zawarte w nowej poezji ukraińskiej, znajdujemy to, co my przeżywaliśmy i przeżywamy, tylko że ujęte z innej perspektywy, zobaczone z innej strony. Ja już zaczęłam o tym właściwie mówić, jak mówiłam, o tych równoległych debatach, które są oczywiście jakimś kluczem do poznawania tej poezji, bo pokazują nam po prostu inne strategie odpowiadania na ten sam problem. I to może być pomocne, żeby o tym pamiętać, jakby o tej chronologii i o tym, że to wychodzi z podobnych doświadczeń. W przypadku poezji na przykład zaangażowanej, która pracuje z zupełnie innym językiem niż w Polsce. To znaczy przy takim największym zwrocie ku zaangażowaniu, który miał miejsce w 2008 albo 2009 roku, wtedy powstała taka grupa, która się nazywa Fantazja, i to był Kamil Bołszka, Adam Borzić i Petr Rzechak. Ci autorzy w tej chwili już nie funkcjonują jako grupa i ich drogi poetyckie się trochę rozeszły, ale wtedy stworzyli taki manifest, który właśnie mówił o zaangażowaniu i potrzebie powrotu poezji do świata i też do tego, co polityczne. I oni deklarowali, że żeby to zrobić, trzeba wpuścić patos z powrotem do języka poetyckiego. I to się przyjęło. To znaczy zarówno oni, jak i trochę młodsi autorzy, którzy debiutowali w latach, powiedzmy 2015-2020, się tego patosu nie boją i lubią się z nim bawić. I to na przykład dla polskiego czytelnika może być egzotyczne, wydaje mi się, który jest przyzwyczajony do tych samych tematów w poezji autorów w podobnym wieku w Polsce. A mnie się to właśnie wydaje ciekawe. To jest jedna rzecz, a gdyby ktoś chciał zacząć od czegoś innego niż zaangażowany patos, to polecam poetki urodzone w latach powiedzmy 70., 80., takie jak Olga Stechlikowa, Jitka Serbowa czy Maria Iliaszenko, które piszą poezję, która właściwie myślę, że może funkcjonować w dowolnym języku europejskim bez jakby przypisów. Znaczy, że ona jest czytelna, bo odwołuje się do tak uniwersalnych doświadczeń, powiedzmy kobiecych, że da się ją też odłączyć od tego czeskiego kontekstu. Znaczy, że ten pierwszy kontakt z tą poezją też może być taki, że może być taki klucz, że wybierzemy sobie autorki, które brzmią tak, jakby były naszymi sąsiadkami z naprzeciwka, a nie z zagranicy. I ciekawą autorką jest Maria Iliaszenko, bo to jest autorka, która jest poetką czeską, poetką czeskiego języka, ale urodziła się w Kijowie, w rodzinie z
polskimi i czeskimi korzeniami. Później jako dziecko przeprowadziła się z rodziną do Pragi i pisze poezję, która jest właściwie bardzo środkowoeuropejska, bo bardzo nawiązuje do swoich doświadczeń związanych z poszukiwaniem korzeni, z budowaniem domu, z przeprowadzaniem domu i z takim odkrywaniem regionu dla siebie, tego regionu jakby rodzinnego. I to też może być ciekawe pierwsze spotkanie z młodą poezją czeską. No, w przypadku poezji portugalskiej czy poezji języka portugalskiego to wskazanie miejsc wspólnych z poezją polską jest trochę trudniejsze ze względu na zupełnie odmienny kontekst geograficzny, kulturowy, historyczny, ale jednak w takim szerokim kontekście kulturowym można było mówić o dwóch krajach półperyferyjnych i o pewnych zbieżnościach, które z tego faktu wynikają. Ja myślę przede wszystkim o melancholii, która jest wpisana w samo centrum poezji, literatury portugalskiej, o tym, że ta melancholia, o której się, mam wrażenie, mówi się trochę więcej ostatnio w Polsce, też w kontekście poezji, ale też poza tym kontekstem, że to jest coś, czego moglibyśmy się uczyć od Portugalczyków, bo ona okazuje się, mam wrażenie, w portugalskiej poezji taka płodna poznawczo, to znaczy skłonność do takiej głębokiej introspekcji i samonamysłu, który oczywiście u Portugalczyków, znaczy oczywiście u Portugalczyków bardzo często przeradza się w samoobiczowanie, w jakiś taki fatalizm, w taką fundującą frazę jestem niczym, to bardzo często wygląda w ten sposób. To jednak mam wrażenie, że pewien witalizm, pewien potencjał w tej melancholii tkwi. A jest jeszcze drugie zjawisko, które jest bardzo świeże, to znaczy wszystkie tomy poetyckie, które dałyby się podpisać pod tym zjawiskiem, zostały wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Portugalii. To jest próba odnowienia języka poetyckiego przez wchłonięcie pewnych dyskursów naukowych, nauk ścisłych. Mowa tu przede wszystkim o fizyce nawet kwantowej, o neurologii. Jest świetny tom Materia Szkura, który próbuje odtworzyć, czy grać trochę ze strukturami neuronowymi w samym tekście. Swoją drogą Portugalia ma też dużą tradycję poezji konkretnej, co może nie jest oczywiste. I to mi się wydaje, no to przynosi różne efekty. Raz to jest, no czasami to jest tylko taki kostium, czasami to jest rzeczywiście coś bardzo płodnego. I myślę tutaj o na przykład o Radku Jurczaku, który gdzieś robi podobne rzeczy. No jest to na pewno duże wyzwanie intelektualne, lektura takiej poezji. A muszę jeszcze zrobić wycieczkę, no bo żeby tutaj nie zostać eurocentrycznym całkowicie w stronę Brazylii, no to też jest kraj języka portugalskiego, jak zresztą kilka krajów afrykańskich i nie tylko. W Brazylii bardzo ciekawie rozwija się właśnie ekopoezja, to znaczy one trochę z innych źródeł czerpie niż nasza tutaj Polska. Bardzo dużym źródłem, punktem odniesienia jest tutaj pewna oralność, oralna tradycja ludów amazońskich, próba przenoszenia języków, próba zawłaszczania europejskich strategii poetyckich po to, żeby je przekształcić i wypluć coś, mówiąc kolokwialnie, wypluć coś nowego, własnego. Więc to w ostatnich latach na pewno widać brazylijskiej poezji i przynosi naprawdę, naprawdę świetne efekty, przy czym czasami krzyżuje się z tą tendencją, o której mówiłem przed chwilą, do sięgania w stronę, na przykład dyskursu botanicznego, takiego naprawdę mocno wyspecjalizowanego, że to się czyta ze słownikiem w drugiej ręce. Więc myślę, że to byłyby takie punkty, takie ciekawe punkty. No, jeśli chodzi o poezję brytyjską, no to tutaj sytuacja będzie bardzo różna, dlatego że status tych krajów i tych języków jest zupełnie różny. Nie mamy tej zbieżności historycznej pokrewnego doświadczenia transformacji czy przemian, czy pokrewnego doświadczenia bycia półperyferiami. Tu są wszystko różnice. Wydaje mi się, że to, co pozwala jednak komuś, kto kojarzy historię polskiej poezji i obecnie pisaną polską poezję, wejść i zrozumieć co dzieje się w tej chwili w Wielkiej Brytanii, to są zbieżności tradycji, dlatego że
Po pierwsze, oczywiście, no tutaj jest ta sytuacja, że mamy do czynienia z językiem centralnym i tradycjami, które odegrały już swoją rolę w historii światowej literatury, one są jakoś rozpoznawalne. Ale oprócz tego, jeżeli przyjrzeć się grupie szczególnie jakoś ciekawych młodych czy w średnim wieku w tej chwili będących poetów brytyjskich, tutaj mam na myśli także szkockich, którzy się niby mieszczą w tej grupie, ale właściwie są osobni. Bardzo żywą jest dzisiaj tam tradycja poezji francuskiej początku XX wieku, tej pierwszej francuskiej awangardy. Bardzo żywe są odniesienia do Apollinera, Cendrarsa. Wśród poetów, o których myślę, jednym z najistotniejszych jest szkocki poeta Peter Manson, który jest jednym z najważniejszych tłumaczy Mallarmego, cały czas wyszukującym nowe, nieprzełożone jakieś jeszcze dokumenty, listy i inne notatki Mallarmego i pracujący nad tym. Więc ta tradycja francuska, która ukształtowała naszą awangardę, a nasza awangarda jest jednak takim żywym językiem dla poetów piszących dzisiaj, przez to może zbliżać, może nam ułatwiać lekturę tych młodych Brytyjczyków, wydaje mi się. Dodatkowo pewnym ułatwieniem jest oczywiście to, że tematy, którymi oni się zajmują, problemy, którymi oni się zajmują, nawet jeśli są lokalne, przez położenie tego kraju, przez historię tego kraju są globalne. Jeżeli zajmują się kondycją, tym specyficznym momentem kapitalizmu, w którym się znajdują, no to jest ten sam moment, do którego my docieramy po 30 latach od transformacji. To, co działo się tam, decyzje polityczne podejmowane w tamtejszej polityce przez ostatnie dekady wpływały na naszą historię. No, to jest taka rzecz, która po prostu powoduje, że łatwiej wejść w ten dialog z tą poezją, łatwiej zrozumieć, czego dotyczą, wokół jakich tematów ci poeci krążą. I myślę, że tutaj te dwie rzeczy, czyli właśnie nie bliskość pokoleniowa, bo to wszędzie na swój sposób działa, ale wydaje mi się, że te konkretne doświadczenia formacyjne, o których mówią poeci brytyjscy, u nas aż tak nie wybrzmiały, jak właśnie na przykład udział w inwazji na Irak, czy protesty studenckie, które były kluczowe dla obecnie, nie wiem, pokolenia 30-parolatków brytyjskich, protesty przeciwko wprowadzeniu opłat za studia, które zostały wprowadzone, protesty przeciwko kolejnym reformom mającym umniejszyć czy ostatecznie zlikwidować NHS, opiekę zdrowotną. To są takie doświadczenia bardzo żywe, bardzo mocno obecne w wierszach, trochę inne niż nasze, ale myślę, że z kolei z dzisiejszej naszej perspektywy, nie wiem, można o nich pomyśleć jako nadchodzących i w tym sensie to też jest jakiś pomost, jakieś możliwość przejścia do tej poezji. Dzięki bardzo wam wszystkim. Tak patrzę na to, co wynotowałem z tego, co mówicie. I ta notatka jest głównie dla mnie, w sensie notuję, co chcę potem doczytać, bo niestety tu jesteśmy mocno ograniczeni czasowo, ale wychodzi mi z tego ciekawa rzecz, o której nie myślałem jakoś wcześniej i o którą chciałbym was zapytać. To znaczy bardzo tak naturalnie, jak mówicie o poezji tych poszczególnych krajów i języków, od razu wyłaniają się z tego pewne narracje o tym, że jakoś było, jest inaczej,
coś się zmieniło, przełamało, jakoś przeciążyło, jakiś konflikt, jakaś podmiana czegoś na coś. I tak sobie myślę, że no, jeżeli chociaż trochę się interesuje ktoś polską poezją współczesną, to będzie kojarzyć przynajmniej trochę takich narracji, punktów zwrotnych i tak dalej, nawet jeżeli są kontrowersyjne. Nie? W sensie wiemy, że 89 ważna cezura, chociaż na ile ważna, dlaczego, powiedzmy sprawa dyskusyjna. No, kojarzymy, że w 90 coś z prywatnością, z ironią, nawet jeżeli podchodzimy bardzo różnie do tych różnych momentów, mamy różne pozycje krytyczne, to gdzieś są takie ogólne poczucie tych przebiegów tego, że mimo wszystko mamy jakąś tę wspólną historię, którą wszyscy w miarę kojarzymy. No oczywiście polski czytelnik nie będzie tego wiedział a propos tych poszczególnych literatur, o których mówicie. Może kojarzyć coś z historii politycznej tych poszczególnych krajów, jasne, ale nie będzie mieć tego takiego intuicyjnego wglądu w to, co faktycznie było ważne, co faktycznie przyniosło jakieś zmiany w poezji. Więc zapytałbym was chyba o to, o albo jakieś punkty, które coś zmieniły, albo same następstwa ciągłości, zerwania, jakieś przełomy, jakieś zwroty. Co takiego najważniejszego jakby wydarzyło się w opowieści o tych poezjach w ostatnich dekadach? Ja już trochę o tym zaczęłam mówić, ponieważ oczywiście tutaj jest jakby, tu jest ten moment, w którym literatura z sytuacją polityczną na Bałkanach zbiegła się w taki sposób, że to zupełnie jakby, to był jakby przewrót totalny kopernikański w literaturze. Oczywiście tu akurat trzeba by mocno zróżnicować poezję i literaturę chorwacką, serbską, bośniacką, czy czarnogórską. Tu się tego oczywiście nie da porównać, ponieważ sytuacja Chorwacji, która toczyła wojnę, którą uważa za wojnę o niepodległość. Sytuacja Serbii, na której terenie nie toczyła się bezpośrednio wojna, ale potem problem Kosowa oczywiście. Sytuacja Bośni, gdzie tam dochodzi do totalnej wojny, totalnej, która ma wpływ właściwie na każdą osobę w tym państwie. To są zupełnie różne sytuacje. Wtedy oczywiście tak, jakby to jest ogromna, ogromna różnica. Powiem może na przykładzie literatury chorwackiej. W latach 80. literatura chorwacka, bo trudno to do poezji ograniczyć, jest bardzo zróżnicowana i mocno idąca, zwłaszcza poezja w stronę postmodernizmu. Tam jest takie czasopismo, Kworum się nazywa. Ono jest bardzo eksperymentalne, bardzo chętnie jakby światowe trendy. Chorwacja jest wtedy bardzo, bardzo na czasie. Co ciekawe, Chorwacja i w ogóle Jugosławia w latach 50. i 80. jest bardzo na czasie. To jest ciekawe, bo wydaje nam się czasem, że gdzieś te trendy, nie wiem, w krajach być może z bloku, no Jugosławia jest oczywiście w takiej bardzo specyficznej sytuacji, to też ma wielki wpływ. Ta trzecia droga, droga państw niezrzeszonych, to jest bardzo specyficzna sytuacja, która powoduje, że wiele zjawisk kulturowych tam jest bardzo ciekawych. Na przykład w latach 50. masowo przekłada się literaturę światową z różnych bardzo krajów i z Zachodu przede wszystkim, ale też z Rosji, ale też właśnie z tych krajów mniejszych, ponieważ tworzymy ten blok państw niezrzeszonych, to ma ogromny wpływ do dzisiaj na tamtejszą literaturę. Ale mówiąc o czasach nowszych, lata 80. są takie bardzo, to jest taka bardzo ciekawa, barwna tamtejsza jest scena literacka, mocno jest też gatunkowa, chętnie jest feministyczna literatura, jest silna i nagle mamy przewrót, jest rok 91, pojazd znowu wraca pytanie, jakby właściwie pytanie ono w tej wersji bałkańskiej brzmi, czy można pisać o kwiatach, kiedy obkłada się okna workami z piaskiem, taka chyba była tym razem trawestacja tego cytatu. I odpowiedzi są różne, to znaczy część tych odpowiedzi, mam nadzieję, że udało mi się już wcześniej powiedzieć, czyli odpowiedzią jest z jednej strony zwrot w stronę rzeczywistości, ale też jakby świadomość, że tej rzeczywistości nie da się prostymi mimetycznymi strategiami oddawać. Już jakby nie ma powrotu do tego, co było wcześniej, nie ma powrotu do naiwności literatury, wielkich narracji i tak dalej, więc jest kilka i to w poezji też widać. Jednym z strategii radzenia sobie z tym jest fragmentaryczność, która miewa czasem i krótkie formy wtedy bardzo, jakby do dzisiaj zresztą, czego mi w polskiej literaturze bardzo brakuje, właśnie krótkich form. Czasem te krótkie formy są dość zaskakujące, bo tak jak was słucham, przypomniało mi się, że Słowenia i Chorwacja miały w pewnym momencie ogromny boom na haiku. Z jakich powodów? To jest jedna z tajemnic tamtejszej literatury, której nikomu się jeszcze nie udało. Dlaczego Chorwacja pokochała w latach 90. haiku? Nie wiem.
to warto by było, może któryś, kiedyś jakiś literaturoznawca to rozwiąże. Więc jest to fragmentaryczność, jest to właśnie ta intertekstualność, która to się nawet w Bośni nazywa poetyką nowej wrażliwości, czyli to jest jakby odwoływanie się właśnie do intertekstualność, tak, ale pod warunkiem, że coś o nas mówi. To jeden z poetów właśnie bośniackich powiedział, że o ten piękny czas wojny, kiedy cała poezja świata była na naszych ustach. Nagle się okazało, że to ta poezja, do której się wcześniej nawiązywało, nagle stała się czymś mówiącym bezpośrednio o naszym życiu. Na przykład poezja, która powstała w trakcie pierwszej wojny. Nagle ona okazała się być aktualną. Te konteksty się błyskawicznie. Oczywiście poezja wojenna nie zawsze jest dobra, zwłaszcza w Chorwacji, kiedy nie jest antywojenna, a jest raczej patriotyczna. Powstała taka, jest na polski zresztą przetłumaczona taka antologia W tym strasznym czasie. To są wiersze, które są zrozumiałe ze względu na kontekst, w którym powstają, aczkolwiek nie są czymś, co bym polecała do pierwszego zetknięcia się z tamtejszą poezją. Więc tak, ten moment i ten przewrót kopernikański tej wojny, jakby to dalej w jakiś sposób. Są oczywiście później wydarzenia, które są ważne, na przykład ciekawe, że protesty studenckie o zniesienie opłat, o to, żeby nie wprowadzać opłat za studia, które w Polsce się wydarzyły się w Chorwacji. Dla większości moich chorwackich przyjaciół rok 2009 i protesty tamtejsze, właściwie to nawet nie były protesty, to oni po prostu przejęli wydział filozoficzny na kilkadziesiąt dni i jakby zablokowali go, jest dla nich bardzo ważnym wydarzeniem formacyjnym, ale one jeszcze wciąż się do literatury, transformacja ustrojowa oczywiście, prywatyzacja, która dla Chorwacji była bardzo, bardzo myślę, że brutalniejsza nawet niż Polska, to gdzieś się tam pojawia, ale wciąż jednak ten wszystko to jest trochę w cieniu wojny, wobec której należy się opowiedzieć. Nawet jeśli sprzeciw, bo jedna z poetek, którą tłumaczyłam, napisała wojenny wiersz, który zaczyna się od tego, nigdy nie pisałam wiersza o wojnie i chyba teraz też nie będę, po czym jest do wojny. Więc oczywiście nie da się na razie jeszcze od tego wyabstrahować, tak mi się wydaje. Ale ciekawe jest ten właśnie to też, że w Serbii z kolei jest taki mocny sprzeciw wobec tego, że cała tamtejsza narracja jest przesiąknięta cały czas historią, powrotem do historii jakiejś narodowej, tym nacjonalistycznymi. Myślałam o tym właśnie, jak mówiłaś, Zofio, o prywatnym, politycznym, o powrocie. Jest taki jeden wers poetycki, który mi się wydaje, że dobrze wyraża właśnie i te nowe głosy kobiece. Właśnie Radmila Petrowicz napisała, że jestem Serbką, ale w moim sercu nie jest Kosowo, tylko ty. I to jest jednocześnie wyznanie miłosne, sprzeciw wobec tego języka, który cały czas tam jest używany, czyli Kosowo w sercu, Kosowo jest sercem Serbii i tak dalej. Jakby na wielu wymiarach, wydaje mi się, ale to, do tego nadal, nawet jeśli jest to sprzeciw, wobec niego nadal trzeba się w jakiś sposób opowiedzieć. To przypomniała mi się fraza, którą napisał Paweł Korobczuk w 2014. Nie pisałem nigdy patetycznej, patriotycznej poezji. I to jest fraza, która kończy pewien etap w historii poezji ukraińskiej, bo 2013-2014 to jest pierwszy taki punkt zwrotny. To jest rewolucja godności, w którą siłą rzeczy zaangażowało się bardzo wielu piszących po ukraińsku. Bardzo wiele ukraińskich poetek i poetów brało udział w wydarzeniach w Kijowie. Potem w 2014 w kwietniu zaczyna się wojna w Donbasie i to wtedy zaczyna się poezja wojenna, bo poeci i poetki znajdują się w okopach. To pisze Olena Herasymiuk, która służy w tej chwili też w batalionie medycznym Hospitaliere. Jaryna Pochonecz, pisze Borys Łumeniuk, przetłumaczony przez Anetę Kamińską i wydany, pisze Olaf Clemensen, który był wolontariuszem w strefie ATO, też przetłumaczony przez Anetę Kamińską. Wtedy też zaczyna się poezja uchodźcza, bo 2 miliony Ukraińców opuszcza wschodnie tereny Ukrainy i to doświadczenie uchodźcze zaczyna się pojawiać w tych wierszach. To jest wspominana
Ljubow Jakimczuk, to jest Oleksiej Czupa, poeta z Donbasu. Więc no, kończy się pewien etap, kończy się ten moment, kiedy poezja, znaczy dalej humor, żart, ironia, autoironia są możliwe w ukraińskiej poezji i są wykorzystywane przez ukraińskie poetki, ukraińskich poetów, ale no, wchodzi realne i trzeba się wobec niego jakoś opowiedzieć. To realne nie daje nam wyboru i to następuje w 13-14 roku. To, co widzimy teraz, jest w zasadzie kontynuacją tego, co zaczęło się wtedy, tak jak ta wojna pełnoskalowa jest kontynuacją tamtej wojny. No, trudno powiedzieć, jak dalej potoczą się losy ukraińskiej poezji. Wiadomo, że poezja po Buczy jest możliwa. W tej chwili dwoje poetów z Buczy właśnie, Daryna Hładun i Lesyk Panasiuk, razem piszą wiersze, właśnie przepracowujące tę ocaleńczą traumę. Więc pierwszy punkt zwrotny to był rok 13-14, drugi trwa. Dla Czech i Słowacji to był na pewno rok 89, oczywiście zresztą już zatem mówiłam o tym zwrocie ku prywatności, a później ta czeska i słowacka droga się rozchodzi, znaczy dla Czech kolejną ważną datą będą lata 2008-2010 powiedzmy i to jest ten powrót do zaangażowania i to też jest moment tak naprawdę, kiedy to jest zmiana pokoleniowa po prostu. To są lata, kiedy zaczynają debiutować autorzy i autorki, dla których transformacja nie była doświadczeniem formacyjnym. To jest naturalny zwrot, który nie był jakby spowodowany żadnym wstrząsem w tym społeczeństwie, ale po prostu naturalną wymianą w sztafecie. Słowacja ma trochę inny kontekst, bo tam w latach 90. rozwijała się poezja konceptualna, która później na początku lat 2000 w odpowiedzi na zmęczenie eksperymentem pojawiła się tak zwana text generation, czyli to jest przede wszystkim Michał Chabaj, Maria Ferenczuchowa, Nora Różyczkowa i Katarzyna Kucbelowa. I to jest taka poezja, która stara się stworzyć, jakby oczyścić język do takiej czystej formy. Przede wszystkim z emocji i też z nadmiaru słów. Jest taka bardzo prosta, która zresztą takie były jak debiuty, takie zupełnie, takie suche, czyste, sterylne. A później te ich języki rozwijały się trochę inaczej, ale to jest ciekawe w kontekście tego, co mówiłeś, Łukaszu, o poezji, która pracuje z językami, które nie są stricte literackie. Na przykład Maria Ferenczuchowa też to zrobiła w swoim chyba trzecim, jeśli dobrze pamiętam, tomie, który się nazywa Immunite, czyli odporność, i ona tam pracuje z językiem medycznym. Też w taki sposób, że czasami potrzebujesz słownika, tak? I też nie zdradza tam ani cienia emocji, ale ze względu na jakby sam temat i dobór tych obrazów i tego słownictwa z różnych obszarów, to jest niezwykle poruszająca książka. Także właściwie w ten sposób na tych bardzo bliskich sobie scenach, które są ze sobą organicznie powiązane, bo one na przykład występują bardzo często na tych samych festiwalach, tak? Czesi i Słowacy publikują w tych samych pismach i tak dalej, ale dochodzimy do zupełnie innych języków. Bo Czesi na przykład mają patos jako bardzo obecną kategorię, a Słowacy z kolei bardzo dążą do takiego języka czystego formalnie. To ja zanim odpowiem na pytanie, tylko się odniosę, że ja myślę, że każdy język czy każdy rejestr też może być potencjalnie właśnie poetycki, że tutaj nie miałem na myśli jakiegoś takiego szczelnego rozróżnienia, ale w kontekście portugalskim na pewno bardzo mocno i tu może przytoczę taki przykład, że kiedy przeprowadziłem się do Portugalii, no to na początku
czułem się trochę zmęczony tą ciągłą symboliką i pewną hermetycznością i wstobnością może poezji portugalskiej. Przetłumaczyłem, żeby pokazać, co my tutaj mamy poza Herbertem i Szymborską, którzy funkcjonują oczywiście jak wszędzie w Portugalii. Co my tutaj mamy dobrego? I przetłumaczyłem jakieś tam wiersze Tomka Bąka i pokazałem Portugalczykom. I w ogóle oni byli tak w takim szoku. Co to w ogóle za policjant w wierszu? To w ogóle, co to jest? Jaki kardynał? O co tu chodzi? Byli naprawdę zszokowani, że można pisać takie rzeczy, a przecież no, pole poetyckie w Polsce zna rzeczy, no, nie wiem, radykalniejsze, myślę. Nawet i u samego Tomka Bąka. Nieważne. Jeśli chodzi o takie doświadczenie historyczne, formacyjne dla Portugalii, to myślę, że trzeba było się cofnąć do renesansu jednak, bo tam się za wiele nie działo potem. Żartuję oczywiście. Żartuję, myślę, że... To ostatnim takim wstrząsem historycznym, który jednak rzeczywiście jest międzypokoleniowo jakoś tam transmitowany, no to jest oczywiście rewolucja goździków z 1974. I to mi się wydaje też znamienne, bo to jest jednocześnie w polu literackim, czy w tej relacji literackiej, o którą pytasz, taki moment no rozmienia się na drobne trochę, znaczy koniec wielkich grup literackich, koniec jakichś takich poszczególnych narracji, jakichś większych projektów i tak dalej. Mówi się często o takiej diagnozie, czy stawia się często taką diagnozę, że no, mamy wielu bardzo dobrych poetów po 1974 w Portugalii, ale żadnego wielkiego. Może Herbert Elder, który zmarł w 2015, no oczywiście debiutował o wiele wcześniej. To jest o tyle ciekawe, że bardzo ważna, najważniejsza właściwie kobieta pisząca w Portugalii, Sofia de Mello Breiner Andresen, niedługo wyjdzie jej zbiór jej poezji po polsku, pierwszy. Ona napisała taki wiersz w związku z rewolucją, myślę, że w dzień rewolucji, w którym jest takie zdanie: wreszcie wyszliśmy z marazmu, znaczy tutaj parafrazuję, ale jest takie zdanie: weszliśmy z powrotem w czas, wróciliśmy do czasu, tak? I tutaj teraz znowu będziemy częścią historii, już nie będziemy tym ogrodem nad oceanem, który próbowano z nas zrobić w czasach salazaryzmu, przepraszam. I okazało się, że było dokładnie na odwrót. To znaczy więcej polityki czy w ogóle historii w poezji było wcześniej, w czasach cenzury, w czasach no jakichś takich sporych ograniczeń, cała tradycja neorealistyczna, no a później to wszystko po prostu zwiędło. I jak mówię, jeszcze pewne ożywienie w latach 80. przyniosła jakaś kontrkultura, pewien bardzo spóźniony postmodernizm, gdzieś pewna intertekstualność, były takie próby intertekstualności, intertekstualizowania, i w latach 90. właśnie zdano sobie sprawę, że no właściwie to już jest koniec, będziemy sobie żyć w tym dobrobycie, relatywnym dobrobycie, no bo też nie ma mowy o takiej transformacji, jak w Polsce, bo od 1974 w Portugalii żyją, rządzą na zmianę socjaliści i socjaldemokraci. I co się też przekłada trochę na brak pewnych wstrząsów społecznych. I myślę, że przełom jest dopiero przed nami. To znaczy to, co mówiłem na samym początku, o tym, że wchodzi tutaj kryzys klimatyczny, o tym, że Portugalia musi się zmierzyć wreszcie, nie może odwracać wzroku z takimi problemami, jak naprawdę postępujące i skrajne wyludnienie na przykład no, interioru, że to zaczyna dopiero teraz docierać, więc jesteśmy, jak mówię, w ciekawym momencie. Natomiast w Brazylii, myślę, tutaj takie przyspieszenie wylesienia tej Amazonii, myślę, że to byłby taki punkt zwrotny i na pewno dojście Bolsonaro do władzy. Tu się trochę ta dykcja zradikalizowała. Ja też się aż tak nie zajmuję Brazylią, ale generalnie widać taką tendencję. Natomiast jest ciekawe zobaczyć, jak w przypadku Portugalii brak właściwie większych wydarzeń historycznych przekłada się na poezję, która po prostu w tym zakresie nie ma czego przepracowywać za bardzo. To znaczy, no bo jeśli coś się przepracowuje, jakąś na przykład zbiorową traumę, no to jest upadek imperium, które nawet imperium nigdy nie było za bardzo. To zrobiłeś przynajmniej przejście do upadku imperium, które jest tym, z czym mierzy się poezja brytyjska. Swoją drogą też nawiązując, jak Brytyjczykom pokazać przekłady na angielski Tomka Bąka, to są zaskoczeni przede wszystkim tym, jak to może być równocześnie takie serio i takie śmieszne. Że jest śmieszne i na serio. Bo poezja może być albo na serio, albo śmieszna. To się nie łączy Brytyjczykom z jakiejś przyczyny. Natomiast ja tutaj muszę
pewnie wrócić do tego, od czego zaczęłam, czyli do tego, że jest cała grupa poetów, moim zdaniem szalenie ciekawa, próbująca zmierzyć się z problemem wysokiego modernizmu, jakoś w jego ramach, bo oczywiście to jest grupa, która rozwiązuje ten problem na jeden sposób, ale właściwie wszyscy brytyjscy poeci próbują rozwiązać ten problem w jakiś sposób. I powojenna historia brytyjskiej poezji to jest przede wszystkim historia dywersyfikacji, dochodzenia do głosów języków, które w ramach modernizmu się nie mieściły. To jest najpierw wchodzenie przede wszystkim języka klasy robotniczej i pojawienie się poetów z klasy robotniczej. Potem są to przede wszystkim równolegle pojawiające się poetyki, pomysły na poezję poetów, którzy zaczynają się określać tutaj, opisuje się to czasem, że są to poeci z myślnikiem, opisują się w ten sposób, hyphenated, to znaczy są brytyjsko jacyś. I tutaj ten kraj pochodzenia albo bezpośrednio, albo drugiego czy trzeciego pokolenia jest ważny. Poeci brytyjsko-indyjscy, brytyjsko-pakistańscy, brytyjsko-jamajscy. Więc imperialna historia, ale też współczesna historia Wielkiej Brytanii, do której, która ma bardzo trudną sytuację, czy która ma bardzo straszną politykę antyuchodźczą, ale równocześnie silny udział uchodźców w życiu literackim, w tym, którym się jakoś udało ominąć to tak zwane hostile environment i jakoś się do Wielkiej Brytanii dostać, zaczynają funkcjonować też w życiu literackim i też tworzą tę poezję brytyjską z myślnikiem. To jest taki jedna z jeszcze dróg dywersyfikacji, ale jest jeszcze cała dywersyfikacja wewnętrzna. To znaczy powojenna historia poezji brytyjskiej to jest historia regionów, takiego doceniania regionów. Poeci szkoccy bardzo wyraźnie występują jako poeci szkoccy. Wraca używanie języka Scots w poezji, mieszanie Scots z angielskim, nawet u współczesnych twórców, czy przypominanie twórców, którzy po prostu pisali w Scots. Walia tutaj też stawia na język walijski, na mieszanie języka angielskiego z walijskim albo mówienie o osobnej tradycji walijskiej. Północ Anglii, która jest taka nieprzyporządkowana, ale jest po prostu tą biedną Anglią, także podkreśla swoją osobność i poeci stamtąd podkreślają to, że są poetami północy Anglii. Oczywiście jest jeszcze Irlandia północna, która niby jest częścią historii literatury brytyjskiej na bardzo specyficznych, trudnych zasadach, o których coraz głośniej także się mówi. Więc jest to historia szukania, rozprzęgania jakiejś jednolitości, występowania przeciwko takiemu projektowi poetyckiemu, który się jawił jako właśnie jakoś bardzo jednolity, bardzo restrykcyjny. To był przede wszystkim ten projekt modernistyczny. I w tym także mieści się to, co z jakiejś przyczyny mnie się wydaje najciekawsze w kontekście naszej poezji, czyli ta próba rozwiązania tego problemu wysokiego modernizmu w jego wnętrzu. Bez uciekania się do innej tożsamości, bez uciekania się do jakiegoś regionalizmu. No bo są tacy poeci, którzy tego nie mogą zrobić, bo nie pochodzą z żadnego innego miejsca, ani nie reprezentują języka, czy odmiany języka angielskiego innej niż ta centralna, ale także ze względu na swoje, nie wiem, poglądy, choćby po prostu szukają sposobu pomyślenia tej brytyjskiej poezji jako czegoś bardziej nie kojarzącego się tak sztywno, jak kojarzy się wielu osobom i przede wszystkim jako czegoś, co będzie raczej antyimperialistyczne niż imperialistyczne. Dzięki bardzo. Tak pozostaje pewnie mieć nadzieję, że już niedługo historia
literatury północnoirlandzkiej będzie po prostu częścią historii literatury irlandzkiej, ale to temat na osobną okazję. Szkoci też bardzo chcą, żeby to już była. Protesty szkockie to były te, może też wydarzenie, które można tu zwrócić uwagę. Musimy kończyć, mamy dosłownie kilka minut, w związku z tym jedno pytanie, na które odpowiedź powinna zająć wam kilka sekund, więc to jeszcze wciśniemy. Prosiłbym was o pojedynczą polecajkę na koniec. Jedno nazwisko, może być z tych, które już wymienialiście, albo ktoś zupełnie inny. Po prostu taki szybki przegląd, jakby ktoś na przykład oglądał tylko ostatnie dwie minuty tego spotkania. Monika Hercek. Ija Kiwa. Maria Ilyachenko i Tim Postowit. Oni się oboje urodzili w Kijowie. Wasz Kugatu. Sean Bonney. Dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję bardzo moim wspaniałym gościom i w takim razie życzę Państwu udanej reszty festiwalu. Do zobaczenia. Dziękujemy.